Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnym filmie, gdzie będziemy omawiali to, dlaczego bitwa została tak bardzo położona na łopatki. I dzisiaj zajmiemy się ponownie mapą, tą, którą ostatnio się zajmowaliśmy, czyli nie pamiętam nazwy, jak ona się nazywa? Wody Północy, okej, to już wszystko wiemy. Z tym, że będę tutaj postaram się przynajmniej jakoś... O, mam przycisk, którym się pauzuje, więc będę mógł to analizować troszeczkę lepiej. Więc tak. Ja tutaj sobie jestem na Elbingu, płynę sobie środkiem mapy w kierunku B, a nasze okręty rozstawiają się tutaj po mapie. Póki co wygląda to na w miarę sensowne ustawienie. Spójrzcie, tutaj płynie sobie Hindenburg, Montana, Salem, Gearing i jeszcze tutaj gdzieś Newski skrada. Gdzie ja tego Newskiego? A, tu pod nosem był, dobra. Po drugiej stronie też idzie ładne ustawienie. Mamy tam Shimakaze płynące na kapa, za nim płynie Minotaur, Hindenburg i Ohio. I tu chyba się przyjrzymy temu na początku, bo zobaczcie, co się tutaj wydarzyło na tym kapie. Poszedł nalot. Pytanie, czy Shimakaze miało włączoną pelotkę, żeby ten nalot pokazał, skąd leci ogień przeciwlotniczy. Tutaj płyną dwa Newskie i Conqueror na tego kapa. Widzimy w międzyczasie, że nasz Gearing dostaje już srogi oklep tutaj od Salema, który jest na A, i od Harugumo. Tam jest jeszcze jeden niszczyciel, ale zobaczcie, co się tutaj wydarzy. Spójrzcie, płyną torpedy, jedna weszła, Shimakaze obite. Minotaur wie, że tutaj są dwa radary, w związku z czym dymi się i stoi praktycznie burtą. Przylatuje salwa jeszcze bez wykrycia. Ja w tym momencie niestety nie widziałem aż tak daleko tutaj, więc będę widział tylko to, co się za chwilę wydarzy. Widzicie, że w międzyczasie my żeśmy zdjęli Salema, ale spójrzcie, co się dzieje na H2. Mamy Montana i Newskiego bardzo daleko od pola walki. Teraz wchodzi na kapa tutaj okręt przeciwnika. Pewnie tutaj wszedł sobie Dedek. Shimakaze, mimo że jest już bardzo mocno obite, to dalej kręci się przy kapie. Przylatuje jedna salwa, druga salwa i nie mamy pierwszego okrętu. Minotaur zaraz też dostanie pewnie... Aha, tutaj dymek. Pięknie. Jedna, druga, trzecia. Dziękuję. Czyli tutaj, stojąc w kapie, w dymie, bokiem do przeciwnika, trzeba by, proszę Państwa, jednak się pokusić o to, żeby puścić sobie hydro, ewentualnie mieć kogoś z przodu, a nie stać jak krowa, wiedząc, że w pobliżu są dwa długie radary 12-kilometrowe, a jest jeszcze na poli i jest tam dalej Conqueror, także no same Newskie dwa mają taką siłę ognia z pepanców, że tego Minotaura w ciągu jednego czy drugiego radaru by spokojnie zjadły, jeżeli on stał tak jak stoi. No ale żeby ten okręt hydro nie miał, ale hydro miał, no i zrobił co zrobił. To, że Shima została wyradarowana, to jest trochę inna bajka, ale my się w międzyczasie przenieśmy na drugi koniec mapy. Zobaczmy, co się tam dzieje teraz. Zatopili nam tutaj Gearinga na środku, zobaczyliście pewnie już w międzyczasie. Montana dalej, mimo że jest na full HP, siedzi bardzo daleko. Newski powolutku zaczyna podchodzić, ale tutaj z tej strony teoretycznie im się nie dziwię, że oni tutaj nie chcą wejść w tego kapa, bo tu były dwa Dedeki. Był Grozowo i było Harugumo. Salem został dosyć szybciutko rozstrzelany, także zagrał fatalnie. Dwa pancerniki mają przeciwniku stawione centralnie na środku mapy, tam widzicie na B5. Ja w międzyczasie zająłem sobie kapa na B i mam tutaj pod nosem tylko i wyłącznie Piotra Pawłowska. Tutaj mamy kapa A zajmowanego przez przez czerwony okręt. I to jest sytuacja, w której tylko ja jestem niszczycielem, przy czym no Elbing raczej nie służy do tego typu zadań, żeby tam okapy się bić, tylko do plumkania radośnie damage'u z daleka. Poszły torpedy. Mamy już 3 do 1 w okrętach, spójrzcie, straciliśmy Shimakaze na flance pod C, straciliśmy Minotaura, który stał bokiem w dymie bez hydro, no i teraz mamy Hindenburga i Ohio uciekające przed 4 okrętami. Tutaj na środku, za wyspą, stoi sobie Newski. Ja tutaj może też niepotrzebnie zacząłem się kręcić po tym kapie, mogłem go po prostu opuścić i uciec, ale spójrzcie, że mimo dosyć sporej przewagi na A, gdzie mamy radar z Newskiego 12-kilometrowy, 6-kilometrowe hydro z Hindenburga i dwa pancerniki, przy czym Kurfürst też może mieć hydro włączone oczywiście, to nikt tutaj pod kapa nie podchodzi, a Zao stoi bardzo daleko, widzimy tam jest Zao na C1 i tutaj gdzieś płynie sobie Kurfürst, także spokojnie mogliby tego kapa tutaj popchnąć, na niego wejść. Ja w międzyczasie dostaję tu już wpierdziel od płynących z C okrętów, a zobaczcie sobie tutaj Montana dalej, minęło 7 minut bitwy prawie. Montana pływa sobie dalej na full HP.
Także tak to właśnie wygląda. Okręty, które uciekają z C, nie powinny uciekać aż tak bardzo może pod krawędź mapy, tylko bardziej tutaj do środka, żeby się zgrupować. No ale spójrzcie, że na A, mimo to, że przewaga w okrętach jest spora, mimo że to są dwie deski jednak, to mamy tam radar. No mamy długi radar, mamy dwa razy hydro, więc teoretycznie powinni się tego bać wszystkiego. Ale uciekając w panice przed tymi deskami, Hindenburg pokazuje pięknie burtę do okrętów stojących w pobliżu B i płynących z C. Zobaczcie. Hinden jest tutaj masakrowany, goniony jest przez torpedy, które już od dawna widzi. Czy któraś z tych torped wejdzie? Jest szansa, że wejdzie, zobaczcie. Nie, chyba że zasięg się skończy. No ale już ma tyle HP, że raczej długo nie pociągnie. Jest spotowany przez deski, jest ostrzeliwany przez Pietropa... A nie, Pietroś strzela do pancernika. Wchodzi ta torpeda? No, niewiele brakowało. Nie mam na razie zabójczy damage. Zobaczcie, gdzie Pietropawłowsk puszcza radar. On jest tutaj w tym momencie... O, Hindenburg zatopiony. Ile on tu ma do tego Somersa? Trochę ciężko jest, tak się powiem wam, rozgraniczyć z tym komentowaniem jednej strony czy drugiej. Somers był, no tutaj widzę, że... No jakieś 10 km od niego, także na spokojnie mógł tutaj go radarować. O, teraz mamy już na poli w kapie. Ja tutaj coś próbuję jeszcze potorpedować, ale już jestem na... Jestem wykryty? Jestem, bo strzelają do mnie. Mamy 4 do 1 w okrętach. Ja jestem okrętem, który jest najbliżej środka mapy, czy tam najdalej od respa może tak, bo większość naszych okrętów z respa się praktycznie nie ruszyła, ale nasza bohaterska Montana zaczęła teraz tracić HP. No i to będą chyba moje ostatnie tutaj minuty w tej bitwie, bo powiem wam szczerze, 4 do 1 już jest w okrętach. Torpedka jakaś zagubiona, jedna chyba z Napoli, bo dosyć wolna. Wyminięta na szczęście. Ale teraz co robią nasi? Nasi nie robią nic. Tam mamy umierające Ohio, które właśnie umarło. I tutaj mamy no brak spota. Ja jestem jedyną deską w tym momencie, no ale wiecie, że jest tu kilka okrętów, które mnie prześcigają pod względem kamuflażu, także nie jestem za bardzo w stanie tutaj podjąć jakieś walki. Zwłaszcza, że spójrzcie, gdzie są okręty przeciwnika. Tutaj stoi sobie Pietropawłowsk, tutaj płynie Conqueror. Nevsky jest to prawda daleko, ale tu jest gdzieś Sommer zaraz i Grozowoj wychodzący z kapa C. To jest C? Ta, nie, to A, przepraszam. No ja tutaj próbuję chociaż zrobić cokolwiek damage'u. Puszczam sobie dym pod nosem Pietropawłowska i dostaję radar na pysk. Zaraz zakończy się tutaj moja niezwykle interesująca przygoda w tej bitwie. Także... Nasi tutaj za bardzo nie chcieli w ogóle podchodzić pod te kapy, mimo że mogli spokojnie wziąć A, mimo tego, że mieli sporą przewagę w okrętach i w HP, to tam w ogóle nie podeszli. I tu się zakończyła moja przygoda. Zobaczcie, że tam mamy bardzo mocno obitą już Montanę, która przez 5 minut pływała na full HP, już tego HP prawie nie ma. O, pada Montana. Także długo to już nie potrwa. W zasadzie tu już nie ma co omawiać, tu już jest sytuacja taka, że to są dożynki, bo przeciwnik stracił tylko jeden okręt, to był ten Salem, który wszedł głupio na A i dostał ode mnie cytkę jeszcze i został rozstrzelany przez resztę naszych okrętów, a w tym momencie teraz tylko, o, spójrzcie jaka piękna burta to jest pokazywana, zamiast jakoś konsekwentnie tutaj pójść w tego kapa i pod jakimś rozsądnym kątem płynąć w kierunku tego Conquerora, czy tam nawet coś postrzelać się tutaj z Pietropawłowskiem, bo tu żadnych torped, no nie, na poli jest. To gościu pokazuje burtę. Na szczęście Conqueror z tego nie skorzystał, ale w sytuacji, kiedy bitwa wygląda tak, jak wygląda, to już lepiej naprawdę iść na taran i zrobić jakiś tam damage, coś tam sfragować. O, tutaj teraz leci salwa. Conqueror też troszeczkę burty pokazuje. No i ładnie zebrał. O, spójrzcie, po drugiej stronie mapy teraz Harugumo spotuje naszego Salema. Strzela do niego? Nie, torpeduje. Także padnie tutaj nam jeszcze jeden okręt i będziemy mieli praktycznie po bitwie. 900 punktów jest nabite. No i to chyba tyle. To już będą dożynki, także tu już raczej nie ma błędów. To już jest po prostu ucieczka, żeby jak najwięcej postrzelać, ale spójrzcie, że Salem to Harugumo w końcu dorwał. Wreszcie. No ale jest 900 punktów, także to jest w tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.